Siemano moi drodzy, tu Paradoks. Zapraszam na kolejny poradnik z żetonów domu. Znajdujemy się, już wam pokazuję, znajdujemy się w aneksie biblioteki. Dokładnie. Kurde, nie ma tutaj. Przepraszam, bo to nie będzie do aneksu biblioteki, to będzie do skrzydła astronomii. No i znajdujemy się w na dziedzińcu transmutacji. I tutaj mamy pierwszą misję, która objaśni nam, jak łapać, raczej jak otwierać, czy inaczej, jak zdobywać żetony domu. No dobra, przejdźmy się. Porozmawiajmy z tą osobą. Ja nie będę wam pokazywał dialogu. Zostawię wam to po prostu, żebyście sobie sami zobaczyli grając. Okej, musimy iść po rozmowie z Nelly. Musimy udać się do wieży astronomicznej. Oczywiście misja nas prowadzi. No, jest co chodzić. Hello there. Perhaps you can help me. If someone says you have time. And then the werewolves join the goblins. Niestety musimy wdrapać się na samą wieżę. No prawie na samą górę wieży. Dobra, jesteśmy teraz. Nie, jeszcze musimy trochę wyżej biec. Dobra, no i tutaj. O, jest tutaj. Dobra, no i teraz musimy za nim podążyć. Okej, wleciał tutaj do tego pomieszczenia. O i proszę, ustawił się przed. Dobra. Otwórzmy to. No i tutaj musimy uderzyć w klucz, jak będzie przelatywał. No właśnie, nie trafiłem, bo próbowałem wam właśnie wyjaśnić. Musimy go przy dziurce od klucza trafić. Okej. Mamy. Mamy pierwszy żeton domu. Jest ich 16 do zdobycia. No u mnie będą wszystkie poradniki, więc jakbyście mieli jakiś problem, to zapraszam. Nie byłem w stanie nagrać z mojej gry, bo niestety nagranie straciłem. Nie byłem w stanie umieścić tego poradnika, więc korzystam z konta mojej bliskiej osoby. By wam to pokazać. Dobra, to było na tyle. Trzymajcie się. Hej.